Jaś zwierza się koledze. Moi rodzice chyba mnie nienawidzą. Ale dlaczego tak myślisz? Mówi kolega. Dają mi różne zabawki do kąpieli. No ale Jasiu, przecież rodzice tak robią. Ta? Toster, suszarka i radio? Jaka jest różnica między żabą a blondynką? Żaba czasem kuma. Pewnego wieczora ojciec słyszy modlitwę synka. Boże, pobłogosław mamusię, tatusia i babcię. Do widzenia, dziadziu. Uznaje to za dziwne, ale nie zwraca na to szczególnej uwagi. Następnego dnia dziadek umiera. Jakiś miesiąc później ojciec ponownie słyszy dziwną modlitwę synka. Boże, pobłogosław mamusię i tatusia. Do widzenia, babciu. Następnego dnia babcia umiera. Ojciec jest już nie na żarty przestraszony. Jakieś 2 tygodnie później słyszy pod drzwiami syna. Boże, pobłogosław mamę, do widzenia tatusiu. Ojciec już w stanie przedzawałowym. Następnego dnia idzie do roboty wcześniej, żeby uniknąć ruchu ulicznego. Cały dzień jest jednak spięty, rozbity, rozkojarzony. Spodziewa się najgorszego. Po pracy idzie wzmocnić się do pubu. Do domu dociera około północy. Od progu przeprasza żonę. Kochanie, miałem dzisiaj fatalny dzień. Ty? Ty miałeś fatalny dzień? A co ja mam powiedzieć? Listonosz miał zawał w progu naszych drzwi. Pod bramą do raju stoją ksiądz i kierowca autobusu. Oboje pukają do bramy. Otwiera im święty Piotr i pyta: co robiliście w życiu, że chcecie wejść do nieba? Na to kierowca autobusu: no ja jeździłem autobusem i rozwoziłem ludzi. Potem ksiądz: ja byłem księdzem i odprawiałem msze ku chwale niebu. Święty Piotr pomyślał chwilę i odpowiada: ty, kierowco, witaj w niebie, bo twoje czyny zostały zważone, a były dobre. A ty, księże, idź do czyśćca na kilka lat. Na to ksiądz zaczął się rzucać i burzyć, mówiąc: jak to? Ja dla chwały wiary służyłem, a ten tylko se jeździł i dostaje się zamiast mnie do nieba? Święty Piotr odpowiada: tak właśnie on. Jak ty dawałeś kazania, to wszyscy spali w kościele, a jak on prowadził autobus, to wszyscy zaczynali się modlić. Pani w szkole Jasia pyta: Jasiu, jaki jest najszybszy zwierz na świecie? Gepard, proszę pani. A jaki jest najszybszy ptak na świecie? Ptak geparda, proszę pani. Niedaleko małej parafii zbudowanej przy drodze stoją rabin i ksiądz. Piszą na tablicy wielkimi literami: koniec jest bliski, zawróć, nim będzie za późno. W chwili, gdy piszą ostatnią literę, zatrzymuje się samochód. Wychodzi kierowca i krzyczy: zostawcie nas w spokoju, w religijni fanatycy. Wsiada z powrotem do samochodu, odjeżdża. Po chwili słychać wielki huk i trzask. Duchowni patrzą na siebie i ksiądz mówi: może po prostu napisać: most jest zniszczony, co? Idzie spragniony człowiek przez pustynię, patrzy — studnia. Ucieszył się bardzo. Podchodzi do niej zadowolony, patrzy — kartka z napisem: kop 5 metrów. Kopie, patrzy — druga kartka z napisem: kop 10 metrów. Kopie i kopie, patrzy — trzecia kartka, a na niej jest napisane: kop 15 metrów. Kopie i kopie i kopie, i już tak wykopać nie umie. Patrzy — czwarta kartka. Otwiera, a tam pisze: ha, 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 teraz już nie wyjdziesz. Jedzie dziadek maluchem przez miasto jakieś 30 na godzinę. 200 metrów przed światłami zapala się czerwone. Dziadek powoli hamuje. Nagle wyprzedza go BMW z piskiem i staje przed maluchem. Dziadek w szoku uderza w tył BMW. Maluch do kasacji, a na BMW 4 ryski.
Z BMW wysiada dwóch uczesanych na łyso i mówią do dziadka. Co dziadzia? BMW skasowałeś. Kasę masz? Nie, nie mam, panowie. A dzieci albo wnuki mają kasę? No mają. To masz tu komóreczkę i dzwoń. 5 minut później zajeżdżają dwie BMW. Wysiada 8 takich jak ty dwóch i mówią. Co dziadek? Przyjebali cofając. Przychodzi Jąkała do sklepu i mówi. Poproszę Kasjerka zaczyna podpowiadać mu, ale on nadal mówi. Kasjerka nie wytrzymuje i zaczyna się śmiać. Na to wkurzony Jąkała mówi. Chuj, niech będą bułki. Jasiu nie wierzy w Boga. Rodzice wpadli na pomysł, żeby powiedzieć księdzu o Jasiu. Na drugi dzień ksiądz przychodzi do Jasia i się pyta. Jasiu, dlaczego nie wierzysz w Boga? Bo go nie ma. Jak to go nie ma? Bóg jest wszędzie. A u Kowalskiego w piwnicy też jest? Też jest. Takiego chuja. Kowalski nie ma piwnicy. Aniu, czy temu chłopcu, z którym dzisiaj byłaś na randce, cały czas mówiłaś nie tak, jak ci kazałam? Tak, mamusiu. A co on ci proponował? Na przykład pytał, czy nie przeszkadza ci, że cię tu dotknę? Albo czy nie przeszkadza ci, że ci tu włożę paluszek? Do Jasia na basenie podchodzi ratownik. Nie wolno sikać do basenu. Ale wszyscy sikają do basenu, broni się Jasio. Może, mówi ratownik, ale nie z trampoliny. Stoi Jasiu na holu i powtarza. To bez sensu, to bez sensu. Podchodzi sprzątaczka i pyta. O co ci chodzi, Jasiu? Jak byłem w klasie, puściłem bąka i pani kazała mi wyjść z klasy, a sami siedzą w tym smrodzie. Pani w szkole do Jasia. Jasiu, twoje zachowanie jest skandaliczne. Jutro przyprowadzisz ojca do szkoły. Jasio na to spokojnie. Ja nie mam ojca. A co mu się stało? Pyta się zdziwiona nauczycielka. Walec go przejechał. No to niech przyjdzie matka. Matkę też przejechał walec. A dziadka masz? Powiedziała z odrobiną zwątpienia. Nie. Jego też przejechał walec? Tak. A babcie? Tu głos nauczycielki zaczął objawiać brak nadziei na uzyskanie pomyślnej odpowiedzi. Też, odpowiedział Jasiu. Ale chyba masz jakiegoś wujka czy jakąś ciocię, którzy uniknęli tej strasznej śmierci? Zapytała pełna zwątpienia, już prawie nie wierząc, że Jasio jej ulży. Nie. Głos Jasia był tak samo spokojny jak na początku. Wszystkich przejechał walec. Biedny Jasiu. Co ty teraz zrobisz? Zaczęła się użalać nad nim nauczycielka. Nic, odparł Jasio. Będę dalej jeździł walcem. Jasio spóźnia się do szkoły. Nauczycielka pyta się go. Czemu się spóźniłeś? Bo jednej pani wypadły pieniądze. A ty pomogłeś jej pozbierać? Nie, stałem na stówce. Jasiu chodził do szkoły bardzo brudny, więc jego nauczyciele napisali. Jasiu śmierdzi, Jasia trzeba umyć. Następnego dnia ojciec napisał w dzienniczku. Jasiu nie jest do wąchania, Jasia trzeba uczyć. Tato, tato, zabiłem 5 much, 2 samce i 3 samiczki. Jak rozpoznałeś ich płeć? Dopytuje się ojciec. 2 siedziały na puszce po piwie, a 3 na lustrze. Jaś pyta się swojego taty. Tato, skąd się wziąłem?
Ja naplułem do szklanki, mama napluła do szklanki, no i powstałeś ty. Jaś woła Małgosię, pluj do szklanki. Jaś też plunął do szklanki. Po kilku miesiącach Jaś przychodzi do szklanki i widzi tam pająka. Woła Małgosię, zabij go, bo ja nie będę podnosił ręki na własnego syna. Jaś kłóci się z Małgosią. Wiesz co, Jasiu, jakbyś był moim mężem, to wsypałabym ci truciznę do herbaty. Jakbym był twoim mężem, to ja bym ją wypił.